Cześć, witam Cię serdecznie w programie y Tools, w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. W dzisiejszym odcinku bierzemy na testy system Lifespace. Polski CRM, który jest bardzo często wymieniany w publikacjach, porównaniach, rankingach, jest określany jako najczęściej wybierany jako najlepszy polski system. Osobiście uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry system CRM. Natomiast jakie ma wady? Jakie ma zalety? Czy ten mały system może duże rzeczy? Jak on ci jest w stanie pomóc rzeczywiście w prowadzeniu procesów sprzedaży? Sprawdźmy. Jeżeli dzisiaj zastanawiasz się nad tym, czy wdrożyć system CRM w swojej organizacji, albo ten, który masz, nie do końca ci wystarcza i rozważasz zmiany, zapraszam cię do oglądania części merytorycznej, bo tam od A do Z przejdziemy przez LifeSpace'a. Do zobaczenia. Dobrze, skoro za nami są firmy, osoby i to, co możemy zrobić z naszą bazą, no to teraz tutaj mamy proces sprzedaży i to jest bardzo ważna część systemu, bo tu jest cały pipeline transakcji, który oczywiście całkowicie my edytujemy, czyli to będzie Twój proces. Jeżeli nie masz problem z jego budową, gdzieś nie do końca wiesz, jak on powinien wyglądać, Zapraszam Cię gorąco, też link będzie pod tym filmem do kanału Szymona Negacza Wise Business School. Tam jest odcinek o budowaniu procesu sprzedaży. Oglądaj ten odcinek, obejrzyj go, e, będzie Ci dużo łatwiej potem ten proces po prostu zbudować i zaimplementować, bo najpierw proces powinien być zdefiniowany i, i zbudowany i jasno określony, wtedy dopiero implementujemy go w narzędzie CRM. Tutaj mamy przykładowy proces kompletowanie danych, nawiązany kontakt, lead kwalifikowany. To są kamienie milowe procesu. Tu mamy szansę sprzedaży i tą szansę sprzedaży teraz będziemy po tym procesie przesuwać. Szansę sprzedaży to jest nic innego jak obiekt, który jest dodawany do firmy i do osoby w momencie kiedy albo ta firma zadeklaruje ewidentnie, że chce z nami rozmawiać, czyli wyśle zapytanie, będzie naszym leadem, wtedy zakładamy szansę sprzedaży. Jeżeli prospectingu wyraźnie powiedzą: tak, rzeczywiście chcemy porozmawiać na ten temat, oczywiście skracam to komunikacyjnie, to wtedy zakładamy szansę sprzedaży i rozpoczyna się nasz proces. Czyli proces rozpoczyna się od leada kwalifikowanego do wygranej bądź przegranej. I co my tutaj mamy? Mamy tu szanse sprzedaży na różnych etapach, mamy ten widok Kanban, na którym pracuje handlowiec, w tym widoku widzimy tylko i wyłącznie otwarte szanse sprzedaży. Tu nie ma wygranych, tu nie ma przegranych, wygrane i przegrane są w innych widokach, tu handlowiec ma się skoncentrować maksymalnie na prowadzeniu tego, co ma otwarte. Tutaj na tej szansie sprzedaży widać też nazwę firmy, widać nazwę szansy i mamy jeszcze taką kropkę. Jeżeli ona jest szara, to znaczy, że mamy jakieś zaplanowane zadanie i bardzo dobrze, bo to znaczy, że proces jest prowadzony prawidłowo. Tu mamy jeszcze określone, w jakim procencie już jest ten proces zrealizowany, jakie jest prawdopodobieństwo sprzedaży, co też oczywiście matematycznie ustawiamy w naszym procesie. Jeżeli jest zielona kropka, to znaczy, że to zadanie jest na dzisiaj, ale jeżeli jest czerwona, to jest źle, bo to znaczy, że zadanie jest przeterminowane i nie zostało wykonane. Może być jeszcze kropka bez, taka biała. To znaczy, że wtedy jest brak zadań, i to też jest źle, bo znaczy, że proces nie jest realizowany i szansa sprzedaży wisi bez kolejnego kroku, co nie powinno mieć w Twoim procesie miejsca. Oczywiście, zobaczcie, że widoki możemy wyzwolić różne, ba, możemy też stworzyć własny widok dokładnie tak samo jak wcześniej, co jest tutaj akurat rozwiązane naprawdę. Uważam, że, że przyjemnie, można to ładnie sobie drag and drop układać. Nie będę teraz tego widoku tworzył. Mamy też zakładkę Finanse, w której będziesz widzieć szanse sprzedaży przez pryzmat ceny, wartości, przez pryzmat produktów. Ile jest produktów i na jakie pieniądze możesz sobie też podzielić na przychód i koszt. Możesz sobie oczywiście je wyfiltrować, albo zobaczyć właśnie na przykład przegrane bo to też jest bardzo ważne. I procesy poszczególne. Oczywiście te wszystkie dane można filtrować, więc jest to całkiem dobrze podane. No ale przejdźmy sobie, bo chciałbym Ci to pokazać, do budowy tego procesu, bo uważam, że to jest bardzo ważne, bo chcę Ci pokazać, jakie są możliwości, a nie wydaje mi się, żebyśmy to zobaczyli na bezpośredniej szansie sprzedaży, więc zobaczymy to w budowie, a zaraz przejdziemy do pojedynczej szansy sprzedaży. Budujemy proces w taki sposób, że tu mamy kamienie milowe tego procesu. Proszę bardzo, kompletowanie danych, nawiązany kontakt kwalifikowany. Natomiast tutaj mamy nazwę działania, czyli działanie, które trzeba wykonać na danym etapie i proces w tym systemie jest procesem nieliniowym. To znaczy, że jeżeli dane zdanie jest nawet wymagane, to ono nas nie zablokuje na tym etapie procesu. Ono pozwoli nam iść dalej, ale na przykład nie wygramy tej szansy sprzedaży, jeżeli nie zrealizujemy tego wymaganego zadania. Więc to jest bardzo ważne, że ten proces nie zablokuje tego kroku, tego kamienia milowego, bo nie jest procesem liniowym, pozwala nam przechodzić dalej, ale nie wygramy, jak nie wypełnimy. Więc tutaj mamy, zobaczcie, do zadania możemy dopasować, czy ono jest obowiązkowe, czy nieobowiązkowe, kto je może wykonać. Czy każdy, czy wskazana osoba, czy wymagana jest notatka, czy notatka z plikiem, czy powiadamiać mamy kogoś o wykonaniu tego zadania, i czy on wywołuje akcję, czy wywołuje konkretne zadanie. I to wszystko, budując proces, jesteśmy w stanie ustawiać. I teraz pokażę Ci, jak to, jak to wygląda w szansach sprzedaży. Tablica Kanban. Wejdźmy sobie w szansę sprzedaży, może tą pierwszą. I proszę bardzo, zobaczcie kompletowanie danych, uzupełniono dane kontaktowe, proszę bardzo, przechodzimy na kolejny etap. Udany kontakt telefon, przechodzimy na kolejny etap. Klient dysponuje budżetem i uwaga tutaj, umiemy rozwiązać problem klienta, wymagana jest notatka, tak? Mamy rozwiązanie, a problem to. I tutaj możemy całą notatkę dodawać. Ta notatka oczywiście się pojawia, zobaczcie tutaj na środku. Następnie ofertowanie. Przechodzimy do ofertowania. Wysłano ofertę. I tutaj jest wymagana notatka i powinny zostać załączony plik. Jak załączymy ten plik, to on się tutaj nam na dysku pokaże. Proszę bardzo, może załączymy na przykład plik w naszym. Excelu. Publikuj. A, notatka jest wymagana, czyli nie opublikuj, jak nie mam notatki, publikuj. I co się wydarzyło? Pięknie, opublikowała się oferta, i teraz uwaga. Wydarzyło się to, że mamy ustalone, że w tym kroku musimy dodać konkretny plik z notatką, natomiast tu od razu mamy informację, że musimy dodać znanie, bo nie pójdziemy dalej, jak go nie dodamy. Proszę bardzo, czy klient zapoznał się z ofertą? Tak, ale to jutro zadzwonię do niego, dodam to zadanie. I w tym momencie, co się wydarzyło? Proszę bardzo, mam, że mamy rozwiązanie na problem klienta, mamy dołączone tutaj oferty, mamy tutaj też dwa zadania, które mamy zrobić wcześniej nawiązać kontakt, a teraz czy klient zapoznał się z ofertą? No i proszę bardzo, ofertę omówiono z decydentem, klient określił uwagi. Znowu jest wymagana notatka, więc tutaj dodajemy sobie uwagi klienta. No i na końcu potwierdził chęć zakupu i teraz wygramy tą szansę sprzedaży. Uwaga, wygrana. No nie możemy wygrać. Nie możemy wygrać, dlatego że musimy podpisać umowę. Jeżeli zaznaczymy, że podpisano umowę i dopiero możemy wygrać naszą szansę sprzedaży. I teraz bardzo ważna rzecz, uwaga. Po wygraniu bądź przegraniu szansy sprzedaży możemy zdefiniować zadania, które mają być wykonane później. To znaczy, wygrywamy szansę sprzedaży, definiujemy konkretne zadania, które handlowiec musi potem zrobić z tym klientem. To jest podziękowanie za zakup, ocena satysfakcji, polecenie, rekomendacje, APSEL i opóźnienie w stosunku do wygrania. Jak wygrywasz, ustawiasz, że ileś dni później ma być. Yy, Zadanie x, ile dni później zadanie y, i wtedy wskakują to realne dane, no bo on teraz zna datę przegrania, więc pokazuje konkretne datę wygrania, przepraszam, więc pokazuje konkretne, konkretne daty zadania. Tak to wygląda. Oczywiście możemy też dodać, co wskaz, co zdecydowało o wygranej, no, szybki termin realizacji, zapisz zrobione. I teraz ja bym chciał, żebyśmy założyli jeszcze szansę sprzedaży. Więc pójdziemy jeszcze na firmę Sellwise i tam na tej firmie Sellwise albo na kontakcie Filip Kulikowski założymy szansę sprzedaży. Proszę bardzo, porozmawialiśmy z Filipem. Szansa sprzedaży: od razu się podłącza nazwa firmy i osoba. Sprzedaż Filip Kulikowski podstawowa nazwa, strona internetowa. Wszystko mamy określone. I teraz mamy jeszcze moduł produktów. Bardzo yy, fajnie rozwiązany, bo bardzo szybko je się dodaje. Natomiast zobaczmy, co tu można zrobić. Obsługa stała, cena 2000. Dodaj. I teraz na tej szansie sprzedaży omówimy sobie jeszcze ten moduł produktów i przejdziemy dalej. Po lewej stronie na szansie sprzedaży mam wszystkie dane. Oczywiście w systemie możemy dodać własne pola jednokrotnego wyboru, wielokrotnego pola na dane liczbowe, na dane tekstowe, jak najbardziej. Możemy tak samo jak na kontakcie wysyłać maila, możemy tak samo właśnie jak na kontakcie w firmie zaprojektować automatyczne maile, które mają się wydarzyć. A tu mamy proszę bardzo produkty, możemy określić koszty. Jeżeli chcesz, na przykład masz podwykonawstwo albo jakąś prowizję, to nie ma problemu. Możemy to sobie dodać i możemy też określać na kanwie tego zysk z, tego, z tej danej szansy sprzedaży. Więc tutaj te możliwości są duże. Dodatkowo możemy jeszcze to rozdzielać na prognozowaną wartość zrealizowaną więc jest ogrom możliwości, e, które tu można, można zastosować. E, dodatkowo. Jeżeli chcemy przegrać szansę sprzedaży, to również nie dość, że dą nam takie zadania, to jeszcze system powie: No ale dobra, powiedz mi, dlaczego przegraliśmy. I oczywiście powód przegranej jest raportowany. I tu się zatrzymajmy. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, które w procesie również powinniśmy raportować. Dlaczego my przegrywamy? Jeżeli tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tego poprawić. Na przykład odległy termin realizacji, proszę bardzo. Przegraliśmy i teraz na tym etapie chciałbym, żebyśmy weszli do naszej aplikacji mobilnej, ale jeszcze ci to pokażę tylko szybko pliki. Mamy szablony plików. Możemy wygenerować te szablony takie jak notatka, jak proforma, jak zamówienie, jak faktura, a na te dane automatycznie będą się wpisywać dane klienta. Proszę bardzo pobierz i zachowaj na tablicy. Zamówienie w tym momencie, proszę bardzo. Jest zamówienie, podłączyły się nazwy: osoba kontaktowa, produkty z szansy sprzedaży i podsumowanie. Jeżeli korzystasz w taki sposób z tego, to może, może to dla ciebie być przydatna opcja, żeby to zrobić. Proszę bardzo, zamówienie jest. Ja kliknąłem podwójnie, więc. Mi się tu załączyło podwójnie. I teraz przejdźmy do telefonu, bo chciałbym Ci pokazać aplikację mobilną, bo uważam, że test systemu CRM bez testu aplikacji mobilnej jest po prostu bez sensu. Przecież to jest jedna z ważniejszych rzeczy, więc uruchamiamy telefon i przechodzimy do aplikacji mobilnej. Wchodzimy do aplikacji Livespace. Proszę bardzo. I jesteśmy. Zobaczcie, że tu są od razu na kokpicie wyświetla się wszystko to, co ja robiłem w systemie. Tu mamy u góry menu kontakty, kalendarz, zadania, szanse sprzedaży, przestrzenie, statystyki. Bardzo, bardzo fajnie to jest, to jest tutaj zrobione. Mamy oczywiście dokładnie to samo menu. Zobaczmy, co się dzieje w naszych kontaktach. I mnie tu bardzo ciekawi to, czy my możemy zobaczyć te widoki. Czy my możemy zobaczyć te widoki, które mieliśmy na, naszej, na naszym komputerze? Proszę bardzo, jest widok test. Jest, jest dokładnie tak samo. Zobaczcie, wygląda bardzo fajnie. Pytanie, czy możemy też zobaczyć filtry? Tak, świetnie. Filtr Gliwice jest w naszym widoku. Na dodatek filtr Gliwice. Pięknie. Czyli na aplikacji mobilnej możemy zobaczyć nasze filtry, możemy zobaczyć nasze widoki, możemy wejść w konkretną osobę. Proszę bardzo, widzieć co się na niej działo. Świetnie. Jak się cofnąć? O tu możemy się cofnąć. Świetnie. To mi się podoba. Aplikacja mobilna jest przejrzysta. Możemy wysyłać tak. Możemy też wysłać maila. Możemy dodać notatkę. Mamy telefon, grupy. W gruncie rzeczy wszystko dokładnie jak w systemie. Sprawdźmy jeszcze z szansami sprzedaży, bo jestem bardzo ciekaw, czy ja byłbym w stanie w terenie bez komputera wykonać konkretną pracę, moją handlową, zapisać, założyć szansę sprzedaży, zanotować w terenie będąc. Tutaj mogę szansę sprzedaży przesuwać. Dobrze, mam też podgląd do finansów, ale idźmy jeszcze dalej. Zobaczmy, jak wygląda kalendarz. Ok, widzę kalendarz. Co prawda, w telefonie, jak mam połączenie z kalendarzem Google, z kalendarzem Outlook, to nie wiem, czy będę korzystał z kalendarza w aplikacji mobilnej, skoro tam będą to samo, ale mogę. Mam powiadomienia, wszystkie wyskakują. Mogę również dodać, a to dodajmy sobie może szansę sprzedaży. W takim razie nazwa firmy. Oj, coś mi tu źle kliknąłem. Dodaj szansę sprzedaży. Nazwa firmy, zobaczmy czy, czy rozpozna i nam podpowie. Pięknie, rozpoznał. Zobaczmy, y, osobę wskazujemy od razu tą z firmy. Jeżeli będzie więcej, to nam tu wyświetli listę. Jest nip, jest e-mail, jest nazwa, strona internetowa, wszystko. Dodamy tylko jeden produkt, cena, może zróbmy 1000 złotych I dodaj. No jest dodana szansa sprzedaży, jak najbardziej. Jest od razu widoczna w procesie. No, jest widoczna od razu w procesie. Jak najbardziej działa. I teraz uwaga. Mamy w tej aplikacji coś takiego jak call tracker. Ale niestety tutaj muszę przyznać, że jest to trochę wada, bo nie ma w podstawowej aplikacji mobilnej LiveSpace'a, tylko jest to dodatkowa aplikacja. I uwaga, niestety, jest tylko i wyłącznie na telefonach Android, jeżeli masz telefon Apple, bardzo mi przykro, ale call trackera nie będzie. Więc. Jest tylko aplikacja mobilna na, na y, iPhoney. Call Trackera nie ma, ale to jest telefon z Androidem, więc przejdźmy teraz do Call Trackera i zobaczmy jak to funkcjonuje. To jest prosta aplikacja, tu mamy tylko rozmowy telefoniczne i w gruncie rzeczy nic więcej, no więc zadzwońmy. Zadzwońmy, proszę bardzo, dzwonimy, zobaczmy co się wydarzy. Dzwonię teraz na drugi telefon, rozłączam się. I pokazało się coś takiego. Od razu w powiadomieniach pięknie. Numer telefonu Filip Kulikowski, konsultant Cellwise. Dodajemy ten telefon do mnie. Możemy dodać od razu notatkę i klikamy zapisz. Jest, ale teraz żeby to przetestować jeszcze bardziej, to w takim razie zobaczmy, co będzie, jak ja zadzwonię z powrotem. Dobra, proszę bardzo. Widzimy, że dzwoni mój drugi numer. Odbieramy na chwilę i rozłączamy. O, jest. Znowu Livespace. Powiedział, zarejestruj rozmowę telefoniczną. Fajnie, czyli działa bardzo szybko i sprawnie. Natomiast niestety jest drugą aplikacją i mogę przyporządkować, ba, mogę też w razie czego utworzyć nowy kontakt. Zobaczcie. Podać imię, nazwisko, firma, stanowisko i będzie utworzony. Ale ja wskażę, że to jest do mnie. Zrobimy test 2. Zapisz. Proszę bardzo i jest. Teraz jeżeli ja tego nie zrobię od razu z ekranu głównego, mogę w każdej chwili zarejestrować tą rozmowę tutaj. Dobrze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o aplikację mobilną Call Tracker. Ja w takim razie już wyłączam mój telefon i podsumujmy ten temat. Mamy aplikację mobilną, w której naprawdę możemy wykonać w terenie pracę na tej aplikacji. Możemy zakładać kontakty, szanse sprzedaży firmy, w zasadzie wszystko przeczytać, co nam jest potrzebne. Dwa, mamy aplikację Call Tracker, w której jesteśmy w stanie rejestrować wszystkie połączenia, które wchodzą na telefon. Uwaga, nie bój się, on automatycznie nie będzie ci rejestrował wszystkich połączeń. To ty wybierasz, które zarejestrujesz. On od razu wyświetla powiadomienia w systemie telefonu, bądź możemy wejść w aplikację, kliknąć, które telefony chcemy zarejestrować. On od razu nam podpowiada, do którego klienta. Możemy dodać notatkę, działa to naprawdę ok. Wracamy do mojego komputera. I tutaj zobaczcie, że na kokpicie od razu mamy te telefony. Proszę bardzo, rozmowa wychodząca, test, rozmowa przychodząca, 3 sekundy, test 2. I to jest bardzo dobra opcja. Osobiście uważam, że dzisiaj w systemie CRM w każdym już powinien być Call Tracker. Więc bardzo się cieszę, że tu jest. Co prawda, niestety niedostępne na iPhone'a. Dwa, jako dodatkowa aplikacja, co też jest swego rodzaju minusem. Natomiast sama aplikacja działa naprawdę dobrze. Pójdźmy jeszcze chwilę w moduł zadań. Jeżeli chodzi o moduł zadań, to tu nie dość, że mamy zadania w formie takiej listy ładnej. To do, możemy sobie je zobaczyć na dziś, na jutro, na ten tydzień, następny. Możemy je segregować po typach zadań. Na przykład mamy spotkanie, proszę bardzo, jest spotkanie. Możemy oczywiście ustawić widok prosty, kolumnowy, bądź stworzyć własny i jeszcze te zadania filtrować. Więc. Jest, jest w porządku. Brakuje mi tu co prawda połączenia y, takiego, żebyśmy mogli dodawać, na przykład, jeżeli mam spotkanie, to żebym mógł dodać sobie link do Zooma, więc tutaj jest taki minus, że tak naprawdę mam fajnie rozegrane maile, mam fajnie rozegrane telefony. Jeżeli chodzi o spotkania, no to mam trochę minus, bo muszę ręcznie dodawać link do Zooma. Nie mogę tego zrobić przez system. Więc. To jest minus. Nie chciałbym, żeby ten dzisiejszy film to, był tylko, to były tylko plusy. Chciałbym, żeby, żebyśmy rzetelnie określili sobie, gdzie rzeczywiście są zalety, a gdzie są te wady. To tutaj uważam, że brakuje tego. Tak jak w firmach i osobach brakowało modułu do prospectingu, tu brakuje tego, żeby się połączyć z Zoomem. Mamy do dyspozycji jeszcze przestrzenie, to jest do takich prowadzenia prostych projektów, wymiany informacji, danych, proszę bardzo, na przykład projekt strona, tutaj wymieniamy dane, podłączamy pliki, rozmawiamy na ten temat, mamy powiązania z tą sprzedażą, prosty, ciekawy moduł. Czy my szanse sprzedaży zakończyliśmy? Przeszliśmy przez proces, pokazałem jak go ustawić, pokazałem jak go wyzwalać, pokazałem widoki. Podsumowaliśmy, zrobiliśmy wygrane, przegrane i zadania. I tutaj uważam, że naprawdę ten etap mamy za sobą. Oczywiście, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, coś budzi jeszcze Twojej wątpliwości, śmiało pisz w komentarzu, bądź, zapraszam Cię serdecznie, Whystools.pl, link będzie pod filmem, tam możesz zamówić darmową konsultację albo ze mną, albo z kimś zespołu, możesz na ten temat porozmawiać, tak jak jest to naturalna konsultacja, jaka jest w Sellwise, jest oczywiście niezobowiązująca, a my Ci chętnie pomożemy. I na koniec idziemy do raportów i oglądamy nasze statystyki. I to jest bardzo fajna sprawa w każdym systemie oglądanie raportów. Oczywiście jak są wypełnione i jak pokazują dobre dane. W Excelu bardzo to ciężko, w crm dużo łatwiej. Uwaga, otwarte szanse sprzedaży, i tu mamy filtry, możemy sobie filtrować cała firma, możemy filtrować po zespole, po osobie, po procesie, produkcie, źródle, możemy uwzględnić liczbę albo wartość, możemy to widzieć w tabeli bądź na wykresie i zobaczcie, etap, jak to wygląda. Następnie produkt. Widzimy, jakie produkty są w tych szansach, który nasz handlowiec najlepiej sobie radzi. I teraz to, co powiedziałem, pamiętacie o źródle? Żebyśmy wiedzieli, skąd nam się pojawiają szanse sprzedaży. A teraz zakończone. I zakończone. Jak zakończone? Wygrane, przegrane, czy nieaktualne? A przegrane zobaczmy i po źródle. Skąd najczęściej przegrywamy? No inne źródło to nie jest najlepsze źródło swoją drogą. Kontakt telefoniczny 29% na internetu 27. Webinar 14, opiekun, który najwięcej przegrywa. Powód zamknięcia, proszę bardzo, odległy termin realizacji, czyli jesteśmy w stanie już postawić hipotezę, że termin realizacji jest naszym dużym problemem, bo widzimy, że przegrywamy 41% biznesu przez odległy termin realizacji. Bardzo ważne. Produkt, które produkty najczęściej przegrywamy, serwis internetowy i odległy termin realizacji. Czy już jesteśmy w stanie wyciągnąć konkretny wniosek? No jasne. Wygrane, przegrane, jeszcze jest coś takiego jak nieaktualne. To znaczy, jeżeli na przykład klient nagle zmienił decyzję, że nie będą inwestować, nie wybrał konkurencji, czyli na przykład zatrzymał projekt po jego stronie, wtedy to nie powinna być przegrana, tylko nieaktualna. Jeden z przykładów. Idziemy dalej, i teraz uwaga: bardzo, bardzo ważny raport. Skuteczność. Jeżeli widzisz ten raport. To jesteś w stanie widzieć, jak działa Twój proces sprzedaży. Podacie dodania szansy od początku weźmiemy. Na początku 51 szans poszło dalej, 24 jeszcze są, 28 zostało przegranych. Czyli widzimy, że tutaj na tym etapie dużo przegrywamy. To naturalny etap kwalifikacji, więc to w miarę normalne. Tutaj mamy 10 zostało, 37 poszło dalej, ale tu przegrywamy, zobaczcie, na ofertowaniu 41%. To tutaj przegrywamy najwięcej. Bo tu prawdopodobnie ten odległy terminalizacji, który nam się tam pojawiał, to tu on występuje. Więc tutaj musimy podjąć działania. Jeżeli my to widzimy, jesteśmy w stanie reagować. Jeżeli my widzimy na którym etapie procesu nastąpiło wąskie gardło, jesteśmy w stanie podejmować konkretne decyzje o tych zmianach. Widzimy też, że skuteczność procesu mamy 8%, a 15 dni to średni czas trwania. To jest raport, który powinien towarzyszyć ci w każdym crm -ie. niezależnie tego, czy to jest live czy inny CRM. Raport skuteczności procesu sprzedaży. Tu jest bardzo dobrze. Rozwiązany, trzeba to pochwalić. Tu mamy raport, który daje otwarte, wygrane, przegrane szanse i podaje, jakie zadania w których były wypełniane, i też jest to całkiem dobrze zrobione, natomiast jest on trudny do zinterpretowania. Przyznam, że przydałaby się instrukcja. I teraz, co jest bardzo ważne, tu mamy instrukcję, tu. Mamy świetnie zestawienie prezentujące podejmowane działania w szansach sprzedaży wygranych przegranych na podstawie możemy szybko przeanalizować które kroki z procesu są rzeczywiście wykonywane a dodatkowo czy mają znaczenie w kontekście wygrywania szansy czyli jest od razu informacja na co zwrócić uwagę przy tym raporcie bardzo istotne oczywiście jakbyś jak chcesz zobaczyć to w tabeli co jest dużo mniej czytelne akurat dla mnie osobiście proszę bardzo jak najbardziej można. Ostatni raport, który chcę pokazać, to aktywności. Bardzo ważny raport pokazujący ile nowych kontaktów, firm, szans sprzedaży, jakie zadania były planowane, jakie wykonane, jakie notatki, jakie telefony były robione i uwaga, możemy to widzieć rozkład w czasie. Możemy to podzielić na osoby. Możemy to zobaczyć w tabeli. Nie ma problemu. Bardzo dobrze to jest rozwiązane. I teraz uwaga, żeby jeszcze podsumować Temat raportów, to bardzo mi tu brakuje możliwości stworzenia własnego raportu. One są ok, dostarczają bardzo potrzebne informacje, ale brakuje mi tego, żeby wejść do tego systemu i zbudować własny raport. Po prostu wziąć konkretne dane z systemu i stworzyć własny raport. Mi osobiście tego brakuje: kampanie e-mail, tutaj będziemy widzieli, jakie zostały wysłane i do kogo. No i jeszcze ostatnie cele i wyniki. To tutaj będziemy planować. Oczywiście uwaga imiona są totalnie przypadkowe i zbieżne to system testowy i możemy dodać kartę wybrać jakie cele i dla kogo je przydzielać. Bardzo dobra y, opcja. Czy my zrobiliśmy już wszystko i przeżyliśmy cały system. Uważam że tak naprawdę omówiliśmy podsumowaliśmy jeżeli chodzi o firmy. O kontakty, jak możemy tą bazą zarządzić, jak wyglądają zadania, kalendarz, jak wygląda proces i na co zwrócić uwagę przy jego budowie, jak wyglądają zadania w procesie, pliki, produkty, raporty. Z mojej strony, jeżeli chodzi o, o Lightspace'a, to wszystko. Przejdźmy teraz do podsumowania. Podsumujmy sobie teraz część merytoryczną, co tam się wydarzyło. Przechodziliśmy przez system Linespace. Zaczęliśmy od kokpitu, co tam się wyświetla, co się dzieje na środku systemu, jak wyglądają zadania. Potem firmy, osoby. Założyliśmy firmę, założyliśmy osobę. Można dodawać dodatkowe pola, można ustawić, to jest bardzo ważne, żebyśmy to po kolei przeszli. Można te firmy grupować, można te firmy Segmentować automatycznie ustalając konkretne kryteria w systemie odnoszące się do danych pól. Ja wiem, że to brzmi za wiele, ale jeżeli tam mieliśmy pole, czy mamy pełną decyzyjność, przyznajemy punkt za dane pole, przyznajemy punkt za to, że mamy np. 3 do 5 marek i to nam od razu pokazuje, czy jest to prospekt dla nas. Dodatkowo możemy segmentować klientów po zakupach. Jeżeli kupili za, u nas za ponad 100 tysięcy, trafią do segmentu kluczowy. Klient. Możemy je też grupować ręcznie, możemy je też otagować, ale najważniejsze, co w firmach i osobach jeszcze jest poza tym, to możemy układać dowolnie widok, czyli kolumny w tej tabeli, filtrować dane w tych kolumnach i jeszcze to zapisywać i nazywać. Dzięki temu, na jedno kliknięcie, widzimy od razu dokładnie te dane. Które potrzebujemy widzieć. Wyobraź sobie teraz, jak w Twojej bazie, w Twojej firmie to może działać, gdzie jesteś w stanie bardzo szybko dojść do konkretnych danych według konkretnego filtra, którego logikę zaprojektujesz i widzieć, co się na danych klientach działo i kiedy. Zamykamy firmy i osoby, czyli naszą bazę. Kalendarz i zadania, kalendarz łączony z Google, z Outlook. Zadania y, oczywiście ustawiamy sobie y, dokładnie jakie typy. Zadania też w formie listy To Do, gdzie ustawiamy widoki. Następnie proces sprzedaży. Proces sprzedaży w formie nieliniowej co bardzo ważne, nie we wszystkich systemach to występuje. Zakładamy szanse sprzedaży, mamy widok Kanban, dodatkowo wiele widoków łącznie z tworzeniem własnych. W widoku Kanban procesujemy tą szansę po kolei przez kamienie milowe, a w procesie możemy dodawać zadania wymagane, niewymagane, możemy kogoś powiadamiać o wykonaniu zadania, możemy ustalać, że tylko jedna osoba jest w stanie je wykonać, typu zatwierdzenie konkretnego kroku, możemy dodawać notatkę z plikiem bądź bez, możemy wygenerować zadanie do dodania po wykonaniu konkretnego kroku. Bardzo dobrze rozwiązane. Mamy też moduł produktów, gdzie możemy jeszcze dodawać koszty, wyliczać, prognozować te produkty. Bardzo przydatna sprawa. Mamy kampanię e-mail i drobne automatyzacje mailowe, mamy call tracking, możemy rejestrować rozmowy z telefonu, ale tylko na Androidzie. I na końcu mamy raporty. No i teraz na koniec, jak już tak delikatnie to podsumowałem, to trzy zalety i trzy wady Raispa. Pierwsza zaleta tego systemu to jest naprawdę łatwo i dobrze i rozbudowany w sposób konfigurowalny uważam, bo możemy bardzo wiele zmienić, dodać pola, poustawiać, poustawiać widoki, poustawiać filtry. Druga y, zaleta tego systemu to jest to, że mamy nieliniowy proces sprzedaży i naprawdę rzetelnie jesteśmy w stanie go tam y, zaimplementować. E, dzięki temu, że mamy zadania e, obligatoryjne e, i e, zadania, e, które są dodatkowe, możemy dodawać pliki, możemy dodawać notatki, więc uważam, że jest to naprawdę, naprawdę dobrze rozwiąza rozwiązane. Zaleta numer 3: prezentacja celów i raportów. Już na kokpicie widzimy cele. Handlowiec wchodzący od razu do systemu widzi, gdzie czego mu jeszcze brakuje, ile ma założonych, ile wygranych, ile przegranych szans sprzedaży, na jaką wartość, jest w stanie coś rzetelnie choćby zaprognozować, czy będzie w stanie te cele zrealizować, czy też nie. Jeżeli chodzi o raporty, również mamy je naprawdę rzetelnie przedstawione i mamy, uwaga, za to naprawdę punkt. Dobry raport skuteczności procesu, który nam pokazuje, gdzie są wąskie gardła, jaka jest skuteczność, jaki jest średni czas trwania yy, tego procesu. Więc to są trzy takie w mojej ocenie największe zalety tego systemu. A teraz trzy wady Livespace'a. Wada numer jeden. Nie ma Skutecznego y, modułu do procesu prospectingu. Jeżeli mamy długie procesy prospectingowe, nie jesteśmy w stanie pracować na firmach i kontaktach i dobrze tego wyraportować. Możemy oczywiście dodać własne pole typu status w procesie prospectingu, status leada i tam próbować coś oznaczać, ale niestety nie będzie z tego raportu. Więc nie ma takiego modułu, który by nam na to y, pozwolił, co dla mnie, w mojej ocenie, jest wadą. Wada numer dwa. Nie mamy możliwości budowania własnych raportów. To znaczy, ja dodając różne dane do systemu, do firm, do kontaktów, do szans sprzedaży, do zadań, dodatkowe pola mogę dodawać, jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru. Chciałbym mieć na przykład statystykę z tych pól. Chciałbym wyciągać z ich raporty, chciałbym budować raporty w połączeniu tych pól z polami, które są już w systemie. Niestety nie mam tej możliwości. Raporty są jedyne te, które są w systemie, które są nam podane. Nie mam możliwości wygenerowania własnego raportu. Niestety uważam, że to jest wada. I wada numer trzy. Brakuje mi tu osobiście automatyzacji, brakuje mi tu takiego modułu, który pozwoliłby rzeczywiście zautomatyzować. Konkretne zadania, czyli za zaczęła się, yy, wykonana została w systemie jakaś akcja, yy, którą system potem będzie wykonywał konkretne zadania po tej akcji, czyli jest trigger, jest potem yy, akcja. Brakuje takiego modułu. Oczywiście, uwaga, w procesie sprzedaży są drobne automatyzacje. Yy, po wykonaniu kroku dodaj zadanie ok, to jest, ale tylko i wyłącznie w tym małym wycinku w procesie sprzedaży. Brakuje takiego modułu, który rzeczywiście pozwoliłby dużo szerzej to zautomatyzować, a w innych systemach już się te moduły pojawiają, więc tutaj osobiście mi tego brakuje. Podsumowując jeszcze na koniec, system Linespace jest systemem naprawdę rzetelnie pozwalającym przeprowadzać procesy sprzedaży B2B. Jest to system, który bardzo dobrze będzie działał, jeżeli mamy działania czy prospectingowe, czy musimy się zintegrować z marketing automation, czy pobierać leady ze strony internetowej, przez co będziemy musieli się zintegrować też z zapierem. Ma dość dużo ciekawych integracji, o czym akurat w filmie nie wspomniałem, ale teraz chwilę dosłownie jeszcze na koniec o tym powiem. Możemy się zintegrować z Marketing Automation, możemy się zintegrować z systemami Contact Center, możemy się zintegrować z Celizerem e, i to są takie główne, najważniejsze integracje. Mamy oczywiście otwarte API, więc możemy napisać praktycznie dowolną integrację. Podsumowując, system rzetelnie przeprowadzający procesy sprzedaży B2B, dość szybki i prosty do wdrożenia w organizację i jak widzieliście na początku, cenowo również rozsądny, ale to już każdy powinien ocenić, oczywiście, sam. Z mojej strony bardzo dziękuję. Pod tym filmem jest link do testów LifeSpace'a ze specjalnym kodem. Dodatkowo, jeżeli chcesz. Pogadać, masz uwagi, sugestie, śmiało pisz w komentarzu. A jeżeli chcesz porozmawiać szerzej na temat Twojej firmy, czy ten system rzeczywiście może do Ciebie pasować albo jak inny wybrać, wisetools.pl tam będziesz mógł zapisać się na darmową konsultację, tą standardową konsultację. Sellwise, tylko że ona trafi do mnie, do mojego zespołu i ktoś z nas na pewno chętnie ci pomoże i podpowie, co. Jakich wyborów dokonać? Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!